Nad jakimi elementami gry będziecie pracowali podczas tego zgrupowania? Nad wszystkim. No, nie ma co ukrywać, że piłka nożna to jest składowa wielu czynników i nad każdym tym elementem, który wchodzi w to, co wcześniej powiedziałem, to musimy popracować, bo każde zgrupowanie to jest nowe wyzwanie, nowy przeciwnik, nowa strategia gry i mamy wiele elementów taktycznych takich, które ćwiczymy podczas każdego zgrupowania. Dzisiaj mieliście odprawę, na której analizowaliście stałe fragmenty gry Irlandczyków. Jakie wnioski z tego wyciągacie? No, nie chciałbym tutaj odkrywać naszych wniosków, jeżeli chodzi o strategię gry i naszą taktykę, jak będzie to wyglądało, bo to są bardzo wewnętrzne sprawy i wiadomo, że nie będziemy o takich sprawach rozmawiać. A jest wiele dylematów personalnych. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest taka największa bolączka, jeśli chodzi o dobór zawodników? Powiem, że my nie mamy żadnych dylematów personalnych. My mamy swoją strategię gry, mamy przyjęty swój plan działania i mamy przygotowane warianty i kwestia zastosowania wariantu, który w danym momencie uznamy za najbardziej stosowny i tyle. To dla nas nie ma żadnych niewiadomych. Dokładnie chodzi mi o to, że jest problem z obsadą bramkarza, lewego obrońcy, prawego obrońcy. Co najwięcej spędza Wam snu z powiek? Ja myślę, że to największy problem to mają dziennikarze. Wszyscy co wkoło reprezentacji są. My nie mamy takiego problemu. My pracujemy. Patrzymy na to od środka i my jak podejmujemy decyzję, to wiemy, że ona jest adekwatna do tego, co obserwujemy i mamy swoją strategię, swoje przemyślenia i zawsze te decyzje podejmujemy i jak się okazuje, są one trafne. A jakiego meczu spodziewacie się przeciwko Irlandii? Czy to będzie gra w kości? W kości, no nie da się ukraść, że dzisiejsza piłka to jest bardzo, bardzo sport kontaktowy, jest bardzo agresywna gra i tak samo Irlandczycy pokazali w tych wcześniejszych spotkaniach, że też tak potrafią grać. Pokazali to w meczu z Niemcami, ze Szkocją, że podjęli tą walkę i nie ma co ukrywać, że nie będzie to delikatna gra, tylko na pewno tam kości będą trzeszczały, więc musimy się do tego przygotować, nastawić, bo wiemy, że w tym meczu nie możemy nie włożyć głowy, odstawić nogę, bo tylko właśnie takie elementy mogą decydować później o końcowym rozrachunku w tym spotkaniu. Jesteśmy liderem grupy. Czy możemy powiedzieć, że my do Irlandii jedziemy w roli zdecydowanego faworyta? Nie, myślę, że nie mówmy tutaj o zdecydowanym faworycie. Na ten moment jesteśmy liderem grupy. Cieszymy się z tych dokonań, co zrobiliśmy w jesieni, ale spokojnie podchodzimy do tego wszystkiego z pokorą. Wiemy, ile pracy nas jeszcze czeka i nastawiamy się teraz bardzo pozytywnie do tego, co przed nami. I mamy teraz kolejny plan, mamy kolejne spotkanie, mecz z Irlandią i tylko na tym się skupiamy i jedziemy po to, żeby powalczyć o 3 punkty. Czy wśród zawodników odczuwa Pan, że jest jakaś taka dodatkowa presja przed tym spotkaniem? Nie, umówmy się, że praktycznie cała grupa tych zawodników to co 3 dni pracuje na bardzo wysokim poziomie, grają co 3 dni mecze Liga Europy, Liga Mistrzów, mecze w klubach, więc każdy z tych zawodników jest przygotowany na grę pod presją i nie mówmy tutaj o presji, bo jak ktoś nie potrafiłby sobie poradzić z presją, to w sporcie nie ma szans zaistnieć, prawda? Więc to jest tylko zawsze obciążenie takie, które przed meczem ma moment, ale później przychodząc do meczu, to z każdego zawodnika to schodzi i później liczy się tylko walka i sprzedanie swoich umiejętności już na boisku. I na koniec chciałem spytać, jak wygląda zdrowie zawodników? Czy wszyscy są w tym momencie gotowi do gry? Tak, wszyscy gotowi. Michał Żyro wraca do zajęć, więc jesteśmy optymalnie przygotowani do tego spotkania.